Cześć, witam Cię ponownie bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejna część, druga część tańczących, skaczących lider, czyli tak zwanego bounce letteringu. Będziemy tutaj pracować z moimi szablonami. Tutaj są akurat szablony pod małe broszpeny, takie jak Pentel Touch, bądź też Tombow Fudenosuke. Będziemy to zarazem wspólnie pisać. Aby pobrać te szablony, musisz wejść na moją stronę internetową, do mojego sklepu i tutaj wybrać szablony, gdzieś mi tu zniknęły, tu są szablony do bounce letteringu plus webinar. Linki znajdziesz oczywiście w opisie do tego filmu, więc tutaj się nie przejmuj, jeżeli czegoś nie zapamiętasz. I teraz tutaj znajduje się ponad 30 kart do własnego druku w formacie A4. Tak wyglądają tutaj te szablony, ponad 30 kart. Są nazwy miast, imiona, wyrazy z kuchni. Zwroty okolicznościowe, takie jak wesołych świąt, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, czyli wszystko możesz sobie fajnie odpisać. I dodatkowo do tych szablonów jest webinar dołączony. W tym webinarze bardzo szczegółowo pokazuję technikę bounce letteringu, na co zwracać uwagę, na czym ta technika w ogóle polega. Tak? Czyli nie startujesz od razu z tymi gołymi tutaj brushpenami, tymi szablonami i zaczynasz pisać, tylko tutaj masz jeszcze webinar, który Ci krok po kroku pokazuje, na czym to wszystko polega. Dobrze. To było tyle tytułem wstępu i teraz siadaj, łap za braszpeny, za moje szablony i działamy. Zapraszam. W tym nagraniu wykorzystam szablony pod małe braszpeny. Dzisiaj napiszemy wspólnie imiona męskie, tak? Tutaj są duże litery, to znaczy zaczynają się wyrazy na duże litery. I te szablony możesz po nich pisać braszpenami Pentel Touch, tak, to są braszpeny z małą końcówką, bądź też Tombow Fudenosuke. Tutaj mam akurat taki zestaw neonowy, są jeszcze inne zestawy z takimi bardziej stonowanymi kolorami, albo możesz użyć czarnego koloru. Te braszpeny ogólnie mają cieńszą końcówkę, ta kreseczka jest ciut cieńsza, tak, ale dla osób początkujących rekomendowałabym, aby zacząć naukę tymi braszpenami, bo one są troszeczkę, one są miękkie, ta końcówka jest miękka, taka bardziej elastyczna i wtedy łatwiej wykonać te wszystkie ruchy, a dla osób już bardziej zaawansowanych polecam wtedy Tombow, bo one robią taką perfekcyjną, ekstremalnie perfekcyjną, cienką końcówkę i wtedy będzie efekt Wam się bardziej podobał tymi braszpenami niż tymi. Dobrze, to ja sobie tutaj wybiorę jakiś kolor i zaraz napiszemy sobie Adama. Adam. Tak, tutaj jest alfabetycznie, są imiona przygotowane A, B, C, D, bo chodziło mi o to, aby poćwiczyć każdą drukowaną literę. Każdą dużą literę, nie drukowaną. Tak, tutaj jest alfabetycznie każda litera. Każda litera, każda duża litera alfabetu pojawia się tutaj. Dobrze, ja tutaj sobie wybrałam taki ciemny, granatowy i zacznę pisać Adama. Odrywam rękę. Odrywam. Tak. Tutaj jeszcze. Dobrze, Adam już za nami. Mam nadzieję, że Ci wychodzi tak, jak tutaj w naszych szablonach. Teraz będziemy pisać Bartka. Tutaj wezmę ten taki zielonkawy kolor. I będziemy pisać Bartka. Tak? Czyli tutaj jest bounce lettering. Te literki tańczą. Tak, odrywam rękę. Wydrukuj te szablony koniecznie na bardzo gładkim papierze. Ja polecam papier Mondi. Ja mam akurat Mondi, 100 gramów, masa, jest bardzo fajne. Tak, tak, tak. I
Bartek już skończony. Czas na Cezary. Teraz zmienię znowu kolor i wezmę tutaj taki zielony oliwkowy. Cezary. Odrywam rękę. Odrywam rękę. Odrywam rękę. Im bardziej będziesz zaawansowana w technice brush letteringu, tym rzadziej będziesz odrywać rękę, czyli będziesz dłużej pisać, bo będzie ci przychodziło to z łatwością. A na samym początku jest bardzo dobrze w niektórych momentach odrywać rękę, żeby te ruchy były precyzyjne, tak? Napiszemy jeszcze raz Cezarego. Tak, odrywam rękę. Tutaj mogę oderwać rękę. I Cezary. Dobrze, teraz już ostatnie słowo i ostatni, czwarty kolor. To jest ten taki bardzo jaskrawy, zielonkawy. I będziemy pisać Darka. Tak? Ja mam w zwyczaju, gdy piszę, przekręcam sobie lekko papier. Tak? Tutaj są te kreski takie pod kątem. I lepiej mi się tak wtedy pisze. Tak? Jeszcze tak bardzo blisko przybliżyłam kamerę, abyś mógł lepiej widzieć. Tak, mam tendencję do nieodrywania ręki, bo po prostu idzie mi to już dosyć sprawnie, ale ty możesz częściej odrywać rękę. I tutaj jeszcze raz napiszemy Darka wspólnie. Tutaj troszeczkę niżej. I cała strona skończona. I napiszemy gotowe. Gotowe, tak? Strona skończona. Gratuluję ci, jeżeli też pisałaś ze mną, masz te szablony, koniecznie pochwal się w komentarzu, jak ci idzie, czy te szablony są przydatne dla ciebie, czy chciałabyś też jakieś inne jeszcze szablony w moim wykonaniu. A jeżeli chcesz pokazać wszystkim tutaj obserwatorom, jak wygląda twoja praca, umieść ją najlepiej w naszej grupie na Facebooku. Trzymaj się ciepło.